Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus nas dzisiaj czyta słowem, które zamyka pierwszą część kazania na górze. Tę część, którą rozpoczyna Jezus takim zdaniem: jeśli wasza doskonałość nie będzie większa, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa. I potem następuje Jezusowy komentarz do przykazań i każdy fragment zaczyna się od tego zwrotu: słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. I to, co dzisiaj słuchamy w Ewangelii, jest ostatnią taką strofą. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, a ja wam powiadam. Zamknięcie całego tego dużego fragmentu kazania na górze. 100 lat. I właściwie na koniec dowiadujemy się, na czym to polega, że jesteśmy wezwani do doskonałości większej niż ta, która cechuje faryzeuszów i uczonych w piśmie, i do sprawiedliwości większej niż ta, którą oni żyją. Na czym to ostatecznie polega? No na tym, że nasza doskonałość nie odnosi się do prawa. Ostatecznie nie odnosi się do prawa, tylko odnosi się do obrazu Boga, jaki mamy, do osobowego Boga. To osobowy Bóg jest dla nas punktem odniesienia, a nie prawo, nie przepisy, tylko osobowy Bóg. Benedykt XVI tak bardzo pięknie pisał, że torą Mesjasza jest sam Mesjasz. Przychodzi Mesjasz, nie tyle czytamy Torę, co patrzymy na życie, na osobę Mesjasza. To, w jaki sposób on żyje, jak postępuje, staje się prawem w naszym życiu. Ale to, co jest punktem odniesienia, to jest osoba Boga, a nie przepisy, nie prawo. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym, żebyście to sobie głęboko wzięli w serce. To jest wielka pokusa mierzyć się prawem. Naprawdę wielka pokusa jest mierzyć się prawem. I wtedy, dokąd ci nic nie udowodniono, dokąd cię nikt nie osądził, dokąd cię nikt nie złapał,
to myślisz, że nic się nie stało. Nie naruszyłem prawa. To jest wielka pokusa też, przepraszam, że tak powiem na skróty i kolokwialnie, ale nawet czasami pokombinować wokół tego prawa, żeby jednak wyszło, że jestem w porządku, że jestem niewinny. Tak, niczego mi nie wykazano. Niczego mi nie wykazano. I jak myślicie, że to jest pokusa, która omija księży, to się głęboko mylicie. Mam w głowie takie zdanie z traktatu Henryka Bitterfelda dla królowej Jadwigi, który pisze do królowej tak, że mężnym naprawdę to jest ten, który bardziej obawia się winy niż kary. Nie? Mężnym jest ten, kto bardziej się obawia winy niż kary. Kara jest nieważna. Złapali cię, osądzili cię, ukarali cię. Albo nie złapali cię, nie osądzili cię i nie ukarali cię. To jest nieważne. Ważna jest wina, którą nosisz w sobie. I skąd ta wina? Jaka jest miara tej winy? Miarą nie jest odniesienie do prawa. Miarą jest odniesienie do osobowego Boga. I to Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Nie jak wyznaczają przepisy, nie jak wyznaczają prawa, tylko jak wyznacza to wasza znajomość Boga, który jest Ojcem. To jest w ogóle takie zdanie, które znowu bardzo bym wam podpowiadał, nie na jedną medytację, może na 5, może na 10. Żeby szukać tego wzorca doskonałości najpierw w obrazie Boga, tym jak Go poznaję, jak Go odkrywam, jak Go znajduję, jak Go widzę, kim On jest. Po to Go poznaję, po to Go po to próbuję z Nim wejść w jakąś komunię rzeczywistą, żeby mnie to przemieniało, bym odnajdywał w sobie Jego obraz i podobieństwo. To, co tu jest ważne, niesłychanie ważne, to to, że tym wzorcem doskonałości jest ostatecznie Bóg, Bóg w swoim ojcostwie. To jest myśl, którą, jak pamiętam, w ostatnim czasie już trzeci raz wraca na takich eucharystiach, które sprawujemy razem. We wspólnocie kleryków, większej, mniejszej, ale to wraca. Co jest doskonałością w Bogu? Jak doskonałością w Bogu jest Jego ojcostwo? Jak patrzycie na Jezusa Chrystusa, to On mówi to samo. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. To jest fascynujące, nie, że Jezus mówi, zobaczcie we mnie Ojca, jest celibatariuszem. Kiedy to mówi, nie ma 40 roku życia, ale mówi, zobaczcie we mnie Ojca. I cała tradycja Kościoła go tak nazywa, nazywa go nowym Adamem, nazywa go Ojcem Rodziny. Widzimy w nim wzorzec Ojca. I w tym swoim ojcostwie Jezus Chrystus jest dla nas obrazem doskonałości. To jest doskonałość, sprawiedliwość, ku której ufam, czujecie się formowani.
że tacy chcecie z tego domu wyjść. Za, nie wiem, za 6, za 7, za 10 lat, jak komuś trzeba. Ale ostatecznie chodzi właśnie o to, żebyś wychodził stąd z tym odkryciem, że chcę być ojcem, że chcę sobą pokazywać ojcostwo Boga. I tak jak dzisiaj ta Ewangelia mówi, to najlepiej wychodzi w takich sytuacjach, kiedy masz do czynienia z człowiekiem, który jest dla ciebie nieprzyjacielem, który cię nie kocha, o którym masz poczucie, że nie jest twoim bratem. Co to zmienia, że jesteś dla niego ojcem? W spotkaniu, co to zmienia? Bardzo fajnie jest być ojcem fantastycznych synów, którym nie ma nic do zarzucenia, jeszcze tylko człowiek się może budować. To jedno z piękniejszych doświadczeń w życiu, myślę. Natomiast życie bywa różne. Ewangelia pokazuje też takie pary synów, nie? Z których jeden jest wzorem, drugi jest rodzajem gangstera, a tak naprawdę na końcu nie wiadomo, który jest który. I jaka jest twoja relacja? Jaka? Czy to jest relacja ojcowska? On cię doskonali, doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Nie. No takie słowo także na początek wakacji, choć tam jeszcze pewnie może coś zdajecie, daj Boże pomyślnie. Wakacje to jest taki czas, to znaczy, kto was sprawdzi, z jakiego regulaminu, z jakich przepisów, czy się do nich stosujecie, czy nie stosujecie, nie? Ale wakacje mogą być paradoksalnie czasem piękniejszego, pełniejszego poznawania tego, kim Bóg jest. Kim Bóg jest. Wakacje mogą być tym czasem, kiedy odkrywasz Go w Jego ojcostwie, kiedy odkrywasz Go w Jego wewnętrznej prawdzie. Co to z nami czyni? W jaki sposób nas to zmienia? Do jakiej sprawiedliwości, do jakiej doskonałości nas to kształtuje? Myślę, że wakacje mogą wam o tym więcej powiedzieć niż 9 miesięcy życia w seminarium. No to tyle. Słowo Pana Jezusa na drogę. Weźcie je do serca, zmierzcie się z Nim. Niech was prześwietli. Amen.